Słuchajcie, taki trochę niefortunny kadr, ale inaczej się nie mogłam ustawić, bo chciałam Wam pokazać trzy jajka o różnych wielkościach. Jedno z nich jest ze styropianu i dzisiaj będę je odlewać w gipsie. Będę robić właśnie taką skorupę gipsową, więc serdecznie zapraszam. Aby odlać takie jajko styropianowe i żeby zrobić taki płaszcz gipsowy, będziemy potrzebowali gipsu budowlanego albo ceramicznego. Ja akurat mam ceramiczny. Będziemy potrzebować też pastę do podłogi na bazie wosku pszczelnego albo krem do rąk, taki, który się za szybko nie wchłania, najlepiej z dużą ilością gliceryny. Po to, żeby później ten gips zaschnięty odszedł od styropianu łatwiej. Potrzebujemy też blaszki aluminiowej z jakiegoś napoju, z puszki, na przykład z Coca-Coli. Potrzebujemy pędzel, rękawiczki, wodę i jakiś patyk do mieszania gipsu. Pocięłam sobie już wcześniej takie blaszki. I teraz może zacznę sobie od dołu. Okej. Tak, żeby jedna za drugą chodziła. Mam gips, mam wodę i teraz Wam pokażę, jak mieszam gips z wodą. Tutaj mam trochę gipsu w takim przeźroczystym pojemniczku razem z patyczkiem. Mam ciepłą wodę w szklance i ja robię tak, że po prostu wlewam wodę do gipsu powoli i właściwie robię to na oko, bo chodzi o to, żeby ta woda wystawała dosłownie tak milimetr nad gipsem, żeby ta woda była. Trudno mi powiedzieć o proporcjach, bo proporcja to jest 1:1, ale ja to robię tak naprawdę na oko. Chodzi o to, żeby ten gips nie był za rzadki, żeby mi nie spływał ze ścianek, ale też chodzi o to, żeby ten gips był na tyle gęsty, żeby mi zaraz nie zastygł. Więc mieszam ten gips. Trochę mi takie pęcherzyki powietrza wychodzą, takie bąbelki, ale to nic. Dobra, trzeba się pospieszyć. Mieszam. Trochę mam za rzadki ten gips chyba jednak, więc chwilkę poczekam, niech mi trochę zastygnie, bo jak wiecie, gips wiąże, wapno wiąże się szybko z wodą i zastyga. Dobra, to tutaj odłożę ten gips. Wydaje mi się, że jest dobrze rozmieszany. Pokażę Wam jeszcze szpachelki, którymi będę się posługiwać. Takie szpachelki plastikowe, malarskie i właśnie takimi szpachelkami będę nakładać gips na to jajko. Dobra, to teraz patrzę, bo ten gips już mi trochę związał się. Jest taki bardziej gęstszy. Chyba mi zastyga powoli. Dobra, spróbujemy, czy nie będzie za bardzo rzadki. Ja sobie tutaj spróbuję, tak żebyście widzieli. I też jest ważne, żeby blisko tych blaszek nakładać ten gips, żeby on tak jakby wszedł te wszystkie szczeliny, żeby ta forma się tak bardziej, no po prostu żeby się dokładnie odlała. Dobra, jest ok. Ja też mam taką podstawkę plastikową, żeby sobie za bardzo stołu nie ubrudzić. Ogólnie to jest brudna robota.
I jeszcze taka moja uwaga, że jak zostaje Wam resztki gipsu, zostaną Wam, albo jak będziecie czyścić narzędzia, to niestety, ale gipsu się nie... No po prostu do kranu nie wylewa się gipsu resztkę, ani też nie myje się narzędzi w zlewie, bo sobie zatkacie zlew. Dobra, muszę wstać. Okej. Słuchajcie, musicie uważać, żeby do końca ten gips tutaj doszedł i właściwie w tym momencie już nie należy ruszać tej formy, bo jeszcze nam się przyklei ten gips do tej plastikowej podstawki. Dobra, to teraz z drugiej strony. Już Wam nie pokażę, bo nie chcę już ruszać tego stołu. Okej. Starajcie się też, jak nakładacie gips, żeby warstwa nie była tak strasznie gruba tego gipsu, bo chodzi o to, żeby ten gips nie był, żeby ta warstwa gipsu nie była równa z blaszkami, żeby trochę te blaszki wystawały ponad ten gips, bo później będziemy mieć problem. Podam Wam to wyjaśnię. Trochę to przypomina ozdabianie ciasta. Tak jakoś mi się skojarzyło z wypiekami. I jeszcze Wam pokażę. Mam takie pakuły jeszcze hydrauliczne do rur. I tymi pakułami wzmocnię sobie moją skorupę gipsową. Ważne jest, żeby po prostu przy brzegach były te pakuły, bo chodzi o to, żeby wzmocnić tą formę gipsową. Więc ja sobie w sumie przy brzegach tylko zrobię tymi pakułami. Ok, i z drugiej strony. Za chwilkę sobie jeszcze zrobię trochę więcej gipsu po to, żeby jeszcze te pakuły zakryć i żeby ta skorupa była trochę grubsza, żeby potem mi się po prostu nie skruszyła. Za chwilkę sobie jeszcze zrobię więcej gipsu i pamiętajcie, jak Wam zostanie tutaj trochę zbędnego gipsu, to należy wrzucić to do kosza na śmiecie, a nie do kranu. Jeszcze zobacz, coś tu mam. Jeszcze trochę mam. Okej, teraz będę robić drugą warstwę gipsu. Musicie uważać, żeby też oparów nie wdychać z gipsu. Najlepiej sobie zacząć może od dołu do góry, albo od góry do dołu.
Minęło chyba już pół godziny i możecie zobaczyć. Tutaj trochę wyskrobałam naokoło. I tutaj jeszcze takie linie poprawiłam po blaszce, żeby potem ta forma wyszła. Potem będziemy tak wyciągać te blaszki. Jeszcze chwilę poczekam. Forma jest ciepła, bo kiedy wapń wiążę z wodą, to robi się ciepły. Jak widzicie, chodzi o to, żeby te blaszki wystawały poza skorupę z gipsu. Wtedy łatwo się je wyciąga. I też jeszcze gips nie jest na tyle zaschnięty, żeby nie było problemu po prostu z wyciągnięciem. Chociaż i tak byście wyciągnęli. Bo wcześniej smarowałam jeszcze tą formę, to jajko w środku, pasem do podłogi z woskiem szczelnym. Dobra, wciągnęłam. Wszystkie blaszki mi poszły. Zobaczymy, czy się otworzy. Chociaż to, wiecie co, to trzeba ostrożnie robić, bo żeby też ta forma nie pękła. I właściwie powinnam sobie tutaj pomóc jakimś nożykiem. Słuchajcie, w międzyczasie znalazłam sobie nożyk taki kuchenny i spróbuję teraz te formy oddzielić od siebie. Dobra, tutaj sobie trochę wezmę. To znaczy, spróbuję to otworzyć, ale delikatnie, bo ten gips jeszcze nie jest tak zaschnięty. I powinnam poczekać, i nie wiem, czy to nie zrobię, do tego momentu, aż ten gips będzie idealnie twardy, bo boję się, że zaraz tutaj trochę schylam. O, schodzi. Jest większa szczelina. Wezmę może drewnianą. Drewniany patyczek. Schodzi. O, super. O, udało się. Super. Ale się cieszę. No, całkiem wyszło. O, wyszło. Okej. Czyli zobaczcie, udało się zrobić skorupę gipsową z tego jajka ze styropianu. Tak więc niedługo Wam pokażę kolejny lampion.